Droga Tamaro, kończyłaś prestiżową Akademię Teatralną w Krakowie. Wtedy jeszcze państwową wyższą szkołę. Państwową. Teraz jak jest pamiętam, akademia. Wtedy był, że tak powiem, taki niepisany zakaz występowania w serialach. To się chyba zmieniło, co? No, bardzo dobrze, że się zmieniło. No. To znaczy, to już się zmieniało, jak ja byłam w szkole, bo pamiętam, że na trzecim roku ja zagrałam w jakiejś etiudzie takiej filmowej. No i na czwartym już mogłam, bo już na czwartym roku zrobiłam Tygrys Europy i już mogłam grać, ale pamiętam, że zawsze był problem z studentkami pierwszego roku. I gdzieś tam jak były propozycje z teatru w telewizji, na jakieś Królewny, Księżniczki, no to był problem, żeby się szkoła zgodziła, ale pamiętam, że naszym wtedy ambasadorem była Anna Dymna, która mówiła, słuchajcie, no puknijcie się w głowę, kiedy te dziewczyny mają grać księżniczki, ja będę miały 40 lat. 40 lat, dokładnie. Teraz jest ten czas i jakby wydaje mi się, że no, gdzieś tam poszli po rozum do głowy też pedagodzy i zgadzają się na tą praktykę, co jest uważam bardzo dobre, no bo człowiek się jednak otrzaskuje i... No i w ogóle w dobie koronawirusa to chyba jest jedyne źródło dochodu w tej chwili, prawda? Jeśli chodzi o nasz zawód, serial, film, jedyne chyba, bo nie wiem, teatry w ogóle nie działają, eventów nie ma, koncertów nie ma, więc tylko telewizja zostaje, cisza, a ludzie pustka. Oglądają w telewizję, więc w sumie jesteśmy im potrzebni. Jak dostałaś rolę w serialu Tajemnica Zawodowa? Przepraszam, to był casting, czy ktoś do Ciebie zadzwonił? Nie, dostałam propozycję, że tak powiem, już skierowaną bezpośrednio do mnie. No to fajnie. Fajnie, tak, bardzo przyjemnie. Zadzwoniła do mnie moja agentka, mówi, słuchaj, jest propozycja, przyślę Ci scenariusze, powiedz, czy Ci się podoba i mi się spodobało. Tajemnica zawodowa zawodowa, się przynajmniej mi na myśl przychodzi ksiądz, prawnik i lekarz. No właśnie. To nie jest o kościele serial, to jest serial o prawnikach i o lekarzach. O lekarzach, tak. Właśnie. Czy Ty możesz krótko powiedzieć, jaka jest fabuła? Bo tajemnicy oczywiście nie zdradzaj zawodowej, jak to się skończy, ale o czym opowiada serial i jaka jest Twoja rola w tym serialu? Serial opowiada o kobiecie i kobietach ich, które gdzieś tam ona spotyka, która poznajemy ją w momencie totalnej zmiany życia i zresztą każdą z tych bohaterek poznajemy w momencie, kiedy albo sama postanawia zmienić swoje życie, albo okoliczności, które się wydarzają, sprawiają, że musi je zmienić. To jest tak w przypadku bohaterki granej przez Magdę Różdżkę. W przypadku mojej bohaterki, moja bohaterka dochodzi do niej w pewnym momencie, że musi coś zrobić ze swoim życiem, musi je zmienić, bo to, jak ono wygląda w tej chwili, jej po prostu nie odpowiada. Czyli trochę się wypaliła w tym, co robi. Wypaliła się, to znaczy zrozumiała, że związek nie daje jej tego, co by chciała, żeby dawał. Aha. W pracy również nie realizuje się, a gdzieś to się tam u niej też wiązało. I stwierdziła, że jeżeli ona sobie nie zapewni tej satysfakcji, to nikt jej tej satysfakcji po prostu nie da. I zresztą uważam, że w życiu tak jest, ja prywatnie, że często właśnie oczekujemy różnych rzeczy, a może właśnie ktoś zadzwoni z propozycją, coś samo przyjdzie i tak się czasem zdarza. Ale to nas też bardzo rozleniwia i zostajemy w takiej strefie komfortu i już potem boimy się z niej wyjść, nie chcemy tego, a jednak cały czas trzeba o siebie walczyć i cały czas, że tu nie wychodzi, tu nie wychodzi, to nie wiem, w moim przypadku to było na przykład, dobra, produkujemy spektakl. No niestety wyjechała pandemia, ale gdzieś tam się też zmienia myślenie, że jakby od takiego mojego myślenia wcześniej, że właśnie czekam, siedzę i czekam na propozycję. Nie, robię coś swojego, działam. Nawet jeżeli to będzie niedoskonałe na początku, to będzie jakiś krok i jakaś rzecz, która mnie gdzieś popnie dalej. Progres jakiś. Tak. Mi się przypominają słowa wielkiego filozofa Ludwika Wittgensteina, który mówił, że spoczywanie na laurach jest tak samo niebezpieczne, jak spanie zimą w śniegu. Człowiek umiera podczas snu. No właśnie, bardzo, nie? Bardzo mądre powiedzenie. Na laurach czy nie laurach, bo często spoczywamy też na swojej porażce i uznajemy, Boże, nic mi nie wychodzi, do niczego się nie nadaje i
Ale w sumie zauważam, że ludzie, którym super się wszystko wiedzie i się wydaje, że tego, to oni jednak częściej tak jak kończą, mówisz, przestają się rozwijać po prostu. I gdzieś widzimy potem takie kalki już. A co jest fajniejsze dla ciebie? Granie w teatrze czy granie w filmie? Bo przecież świetną rolę zagrałaś u Smarzowskiego, jak pamiętam. 100 lat temu, ale no, ale wiesz, że cały czas świeże. Tak, no stop. Wiesz, to jest tak różna płaszczyzna i różne energie, które się jakby wydzielają na planie filmowym, czy na planie serialu, a w teatrze. W teatrze masz tu i teraz. Masz przepływ, jest widz, jest przepływ, dlatego nigdy uważam, niestety, że nigdy nie uda się teatr w internecie. Ja też tak uważam. No, po prostu, że to jest... nic tego nie zastąpi, tego bezpośredniego kontaktu, tego właśnie tej fali, czy śmiechu, czy jakiegoś takiego milczenia, kiedy czujesz, jak ten widz tak słucha cię po prostu z zapartym tchem. I natomiast film czy serial z kolei jest fajny dla aktora. Ja lubię kamerę i lubię, bo mogę grać z zupełnie innymi środkami. To właśnie o to chciałem zapytać, że to są zupełnie inne środki wyrazu. Gdzieś tam naprawdę pogrzebać, gdzieś głęboko w sobie. Wiesz, no w teatrze też jest to, że mamy przeważnie dłuższy okres prób, że z kolei w teatrze możesz tak sobie poeksperymentować, wypuścić się. Ja to się zastanawiam, jak się zapamiętuje tyle tekstu. Nie, no to akurat nie jest problem, bo kiedy powtarzasz coś bardzo, bardzo wiele razy, to naprawdę wchodzi ci. Naprawdę? To tak jak kiedyś się powtarzało modlitwę, tak? Ojcze, na pewno. I znasz to, obudzicie ktoś w nocy i przecież powiesz to. Więc tak samo masz z rolą, jeżeli powtarzasz coś jakąś ilość razy, inna jest pamięć serialowa, bo ja w serial mam tak, że patrzę na tekst, uczę się i za dwa dni już go nie pamiętam. Czyli na chwilę się zapamiętuje. Tak, na chwilę. Mm-hmm. A w teatr, przez to, że powtarzasz i grasz to ileś tam razy, to już często jest tak, że ja po prostu znam cały spektakl na pamięć, nawet nie swoje kwestie. Mm-hmm. Nie, mam pamięć słuchową też, że jak słucham w kuli się kolegów i potem na przykład... I się uruchamia łańcuch. Tak, i już wiem, suflerem mogę zostać. No i wracam, wiesz, właśnie do tych energii i do tego, że nie jestem w stanie powiedzieć, co ja wolę. Bardzo się cieszę, że mogę pracować i tu, i tu. I że jakoś tak się ta droga moja zawodowa ułożyła, że... Taki płodozmian. Że mogę być tu. Troszkę tęsknię za filmem, wiadomo, tego kina by się chciało więcej, chociaż też z kina są martwe puste. I puste. Ale z kolei film, no to jest taka rzecz, no właśnie tak jak już wszyscy pamiętają Smarzowskiego, no bo to gdzieś zostaje i bywa ciągle aktualne. I gdzieś takie jest jedyną taką chyba możliwością, żeby sobie aktor pozostał w historii. Mhm. Serial też jest są seriale, do których się wraca i które są odtwarzane ponownie, no ale jednak głównie film. No, a teatr jest, tak jak mówiłam, tu i teraz i już się nie da go powtórzyć. A która z twoich ról była najciekawsza dla ciebie? Które wcielenie było takie najbardziej, jakby to powiedzieć, absorbująco, trudne, ale też satysfakcjonujące? Czy jest taka w ogóle rola? Tak. Wiesz co, no... na pewno ta rola w Weselu była czymś takim przełomowym dla mnie i... pamiętam, że tam bardzo dużą trudnością było to, że byłam otoczona bardzo charakterystycznymi postaciami. Mm-hmm. To Wesele jest jakby wypełnione taką mięsistymi charakterami, twarzami. No. Tam właściwie każdy człowiek to jest jakiś charakter, jakiś typ. Jak pamiętam, wysiedli aktorzy i statyści z autobusu, to sobie myślałam, mój Boże, weź to teraz ugraj jako taka, no właściwie taki, tak, no, w starej nomenklaturze można powiedzieć, że grasz amanta, czy amantkę. No to oczywiście to nie było tak, no bo tam też było dużo różnych emocji i przeżywania, więc ja miałam absolutnie co grać, tylko bałam się, że bardzo, że moja postać będzie taka bezbarwna i że ona po prostu gdzieś zginie w tłumie. Tych charakterystyczności. Ale potem spotkałam się z wieloma takimi opiniami, że ja tutaj, że tak powiem, muszę się zakryć, że
przez to, że ona była właśnie taka czysta, gdzieś taka niecharakterystyczna, to że jakby widz był w stanie się z nią bardzo utożsamić, była takim jakby pryzmatem, przez które widz patrzył. I to gdzieś mi się wydaje, że też, że to w jakiś sposób Wojtek mnie poprowadził w tej roli, że właśnie nie żąda żadnych efektów, jakichś nie wiadomo jakich fajerwerku. To też właśnie to była to zasługa, że widz gdzieś się był w stanie utożsamić z tą bohaterką i też się utożsamić z jej problemem. No i to było też fajne, no, że właśnie wiedziałam, że jakby biorę udział w czymś, co właśnie przejdzie do historii, co będzie jakieś takie przełomowe. I rzeczywiście tak się stało. Natomiast teraz jakby po latach też doceniłam bardzo moją rolę w Niani. Tak. I wydaje mi się, że też zrobiliśmy kawał bardzo fajnej roboty, bo jak grałam, pamiętam, w tym serialu, to miałam takie poczucie, że tam, gdzie byłam też w teatrze, niektórzy koledzy uważali, a bo to grasz tam w sitcomie jakimś, że takie, że to było takie niepoważne, ale teraz sobie pomyślałam, że kurczę, tak, zrobienie takiego sitcomu i w ogóle to jest tak trudna rzecz. Bardzo. I generalnie robienie komedii, która w Polsce jest absolutnie niedoceniana, no. I zrobienie dobrej komedii, to widzimy, że są wiele prób różnych filmów, które się po prostu nie udają, są albo tandetne, albo nie ma się z czego śmiać. Albo się nie ma z czego śmiać, albo ten humor już jest tak, jakiś taki prymitywny czy głupi. Dokładnie, no. A tu gdzieś w tym serialu, oczywiście no, bazowaliśmy na wersji amerykańskiej, tak. Ale jednak cały scenariusz był adaptowany na nasze warunki, tłumaczony do naszej kultury, pewne dowcipy, które tam działały, musiały być przetłumaczone na naszą rzeczywistość. I myśmy bardzo też dużo pracy wkładali właśnie nad pracę nad scenariuszem. Mieliśmy prób chyba tydzień wcześniej, rzadko się teraz tak robi, że się czyta wcześniej scenariusz. Myśmy siadali, zastanawialiśmy się, kto będzie grał role gościnne. Taka była wspólna... Oczywiście burza mózgów, tak. Co działa, co nie działa, sprawdzaliśmy. No i potem oczywiście, jak już się spotkaliśmy na tym planie, no to już wtedy się rzeczywiście można było oddać fajnej zabawie i to wspominam no, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No i kilka ról, wiadomo, teatralnych też, no ale to już gdzieś tam w przestrzeniach przyszłości one są. Ale też parę wyzwań było ciekawych. Taka jesteś ładna, że za nie mówiłem, wiesz, i zapomniałem języka w gębie, ale na żywo super wyglądasz. Niektórzy wyglądają lepiej w telewizji niż na żywo, dlatego o tym mówię. Ja chyba lepiej na żywo. A ty na żywo wyglądasz jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. No, kamera jest, wiesz, bezlitosna i jak człowiek wstajesz o 5 rano i potem przychodzisz i masz być piękną, jak już jesteś po 40, to nie zawsze się to udaje. No. Wiem coś o tym, bo prowadziłem i prowadzę jeszcze nadal programy w telewizji. O sztuce i o kulturze. Mhm. O to też chciałem cię zapytać, bo ja wiem, że ty interesujesz się malarstwem. No, trochę. Trochę. Znaczy, wiesz co, no to kiedyś miałam taki plan, że będę, znaczy nawet spróbowałam zdawać do Akademii Sztuk Pięknych, tak. No proszę. I to było takie moje hobby, a w liceum stwierdziłam, że bo zawsze marzyłam, żeby być aktorką, ale uważałam, że absolutnie nie mam szans. Że po prostu jest to zawód, który na pewno trzeba mieć znajomości i tak. Na pewno trzeba mieć układy i że jest 40 osób na jedno miejsce. No to sobie wybrałam drugi, gdzie jest 20 osób na miejsce. Jest chyba jeszcze gorzej. Nie wiem, czy trudno, ale gdzieś mi się wydawało, że może tam no będzie, że jak się trochę poduczę, podszkolę. No. Bo jednak aktorstwo jest takim bardzo enigmatycznym zawodem, że jednemu się podoba to. Znaczy ja mam swoją wykładnię dobrego aktorstwa i widzę, kiedy ktoś oszukuje i jakby jestem w stanie to wychwycić. Ale gdzieś tam no, generalnie opiera się to w dużej mierze na wrażeniu. Dlaczego ten, a nie tamten? Jeden mówi, a ja tego lubię, a ktoś mówi, ja tego nie znoszę. Tak. Ta ma wredną twarz, a ta ma piękną twarz, a ta ma taką, a ta ma taką. To jest bardzo, bardzo takie indywidualne. A natomiast gdzieś tam no, w tym rysunku, no to albo umiesz, albo nie umiesz, tak? Chociaż no, też się podobają różne rzeczy, jest to też artystyczna historia. Ale tak mi się wydawało, że jak się podszkolę, to będzie to łatwiej, że będę miała pracę, która będzie, bo chciałam zdobywać na architekturę wnętrz, która po prostu będzie porządną pracą. Będę miała swoje biuro, będę robić projekty, będę zarabiać pieniądze, aktorstwo. Pierwsza pensja w teatrze 450 zł. Więc jakby wiesz, ale potem jak się do tej szkoły nie dostałam, spróbowałam do teatralnej tak dosłownie na zasadzie, dobra, no to już
nie dostałam się tu, to tak wejdę ja i sobie odwrotnie. I se zdam. I se zdałam. Nie wierzyłam to, że się zdam, że zdam, że się dostanę za pierwszym do tej szkoły. Razem? Za pierwszym razem. Za tak. pierwszym razem. I w ogóle naprawdę, wiesz co, tak bez przygotowania. Nie wiem, coś musieli we mnie jakoś dostrzec, czy po prostu chcieli mieć, nie wiem, wysoką blondynkę na roku. No może. No właśnie, a propos wysokiej blondynki. Słuchaj, mówią o tobie polska Nicole Kidman. Jak ty na to reagujesz? Biedna Nicole, naprawdę. Dlaczego biedna? Że w moim cieniu całe życie. Nie, no żartuję, wygłupiam się. Nawet wiesz, się przemiłaś kiedyś. Tak. Prawda? To było trudne? Wcielić się w nią? No. Wiesz co? Akurat teraz pracuję przy tym programie, więc mam dużo trudniejsze rzeczy niż tamto. No ale nie będziemy tutaj teraz o tym mówić. Natomiast wiesz co, no jak ja na to reaguję? To jest bardzo dobra aktorka, bardzo piękna kobieta, chociaż teraz no, niektórzy tam się skarżą, że już jej twarz nie za wiele wyraża, ale ja i tak uważam, że mimo tego, że no, wiadomo, tam nie unika tych różnych poprawek i upiększeń, kosmetycznych, kosmetycznych tak? i ten, no tak chyba jest. Natomiast i tak uważam, że mimo wszystko potrafi przekazać tą emocję, chociażby nawet oczami. I pewnie chciałabym mieć też takie wyzwania aktorskie jak ona, bo to może takie, wiesz, marzenie. Ach, wielki no, świat. Że nawet nie chodzi o to, żeby grać na świecie, bo jakby nie mam specjalnego ciśnienia na jakąś karierę, ale żeby tam w Polsce jakoś trochę się też oderwać właśnie od tego wizerunku takiej zawsze pani i żeby zagrać coś takiego może bardziej szalonego. Czy jakąś fajną wariatkę. Tak, bardzo mi się to marzy. Może nawet schizofreniczkę. O, wszystko jest przed nami. Dobra, jeśli nie będzie to zdradzenie tajemnicy zawodowej, to ile odcinków, tak na koniec zapytam, będzie miał serial? Czy to będzie Tasiemiec i będzie... Nie, no pierwsza seria miała 10 odcinków. No i ewentualnie, jeżeli będzie kontynuacja, no to będzie druga transza po prostu. Czyli będą to takie transzami. Nie będzie to taka telenowela stricte, że serial codzienny, tylko raczej takie zamknięte całości. Okej, tematycznie. No to życzę ci, żebyś nie zachorowała na koronawirusa. Już przeszłam, także mam nadzieję, że drugi raz mnie to nie spotka. No, teraz już nie, uodporniona jesteś. Długo chorowałaś? No, prawie 2 tygodnie. 2 tygodnie. No to mamy to za sobą. Dziękuję. Dzięki. Dzięki za rozmowę. Dzięki.